Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. W tym filmiku chciałem wyjaśnić i zapowiedzieć taką serię filmów, które będę robił. Nazywa się to Top 10 Songs Analiza. Tak to nazwałem śmiesznie. Ma to na celu, tak, po pierwsze, opisanie czy wypowiedzenie się moje i pokazanie moich, można powiedzieć, gustów muzycznych, czyli po prostu pokazywanie poszczególnych różnych kapel, które słucham, które nie wiem, które lubię. No oczywiście też może kapel, które mniej słucham, ale są dosyć popularne, też będę wyjaśniać. Będę tam mówił właśnie odnośnie, tak pomyślałem, wybiorę 10 utworów, które według mnie są fajne i najbardziej godne polecenia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, oczywiście 10 utworów całej dyskografii. Druga rzecz to byłoby przedstawienie w sposób taki jakby analityczny tych utworów. Czyli po prostu na co warto zwrócić uwagę słuchając tych utworów. Wiadomo, że jeśli słuchamy jakiegoś kawałka w całości, to go traktujemy jako, prawda, jedną całość, od początku do końca leci i koniec. Ja tu chciałem się skupić właśnie na tym, na poszczególnych fragmentach, na bardziej analizowaniu ich pod kątem konstrukcji samej. Jedna rzecz to po prostu, że mi się podobały same te utwory. Druga rzecz, dlaczego mi się podobają i co tam jest zrobione. Więc no myślę, że to będzie dosyć ciekawe, ponieważ będzie też w pewnym stopniu podejście takie naukowe do tych utworów. Oczywiście to te utwory, to muszę sprostować, te utwory, które wybieram, to oczywiście te, które na mój gust mi się podobają. Oczywiście nie muszą być, według was może być zupełnie inny top ten danego zespołu, na przykład, nie wiem, Fear of the Dark, Iron Maiden musi być w tym top ten, ale według już mnie niekoniecznie. I oczywiście tu niech nikt się nie przejmuje, tutaj nie mam jakiś zamiaru oczywiście kogoś urazić czy coś, tylko po prostu moje gusta. Oglądajcie tą serię.